Natomiast jedno wiem na pewno, że to, że byli podsłuchiwani, to, że ewentualnie byli podsłuchiwani jedni i drudzy, to znaczy z tego i z tego obozu, raczej chyba dobrze świadczy o poprzednim obozie. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj spróbuję zrobić właśnie taki materiał, podsumowanie tygodnia. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak się Wam spodoba. Zebrałem tutaj trochę materiałów, no oczywiście nie wszystko, co wydarzyło się w minionym tygodniu, ale no, jak mi się wydaje, takie jedne z ciekawszych. I zacznę tu może od rady gabinetowej, która odbyła się w zeszłym tygodniu, na której był między innymi właśnie Tusk i Duda. Na tej radzie gabinetowej Tusk przekazał tajny raport potwierdzający wykorzystanie w sposób legalny, no i nielegalny oczywiście, Pegasusa. Tam nie wiadomo jeszcze, czy w tym raporcie jest nazwisko Morawieckiego i Dudy. No ale Duda wyraźnie był blady, no kolesie Mariusz i Maciej prawdopodobnie podsłuchiwali samego Dudy. Raport jest generalnie obszerny. Duda sobie obejrzy, znaczy poczyta, obejrzy filmy, zdjęcia. No. Raport, podejrzewam, nie będzie dla dzieci. Tak czy inaczej, no, ujawnienie listy polityków PiS robionych przez swoich kolegów za pomocą Pegasusa może być no, jednym z najbardziej emocjonujących wydarzeń politycznych tego roku. No, jeśli Morawiecki był podsłuchiwany, to tutaj powiem wam, że no, nie ma co on się powodów do denerwowania. No i nie powinien się denerwować ani przejmować tym, że był podsłuchiwany, inwigilowany przez swoich kolegów za pomocą Pegasusa. Bo jak sam kiedyś powiedział, wszystko odbywało się za zgodą sądu. Także no tutaj nie ma na co się fochać, bo wszystko jak najbardziej legalnie było według PiSu. Zresztą sam Jarosław Zbawiciel powiedział tak. Wiem, że wszystkie podsłuchy były zatwierdzone i przez prokuraturę, i przez sąd, i wedle mojej wiedzy, ale ja żadnej dokładnej wiedzy w tej sprawie nie mam. Z całą pewnością nie był podsłuchiwany pan premier Morawiecki. Tyle mogę powiedzieć i że w ogóle to wszystko jest po prostu taki bardzo brzydko, że tak powiem, już nie chcę precyzować, na czym ta brzydota w tym wypadku polega, nadmuchany balon. Właściwie wszystkie cywilizowane państwa mają, bo to, tego nie można mieć, to jest dostęp. Za każdą akcję się płaci, to też nie jest żadne urządzenie, które automatycznie, to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa, nie będę jej tutaj tłumaczył. W każdym razie wszystko, co było podjęte, było zgodne z polskim interesem narodowym, z potrzebami służb walki zarówno z przestępczością kryminalną, jak i z przestępczością o charakterze szpiegowskim. Moi drodzy, tak czy inaczej, no, nagranie Pegasusa mogą być no, niepowtarzalną szansą na to, żeby usłyszeć Morawieckiego, który mówił prawdę. To jest naprawdę wyjątek. Jak wynika no, z doniesień, z podejrzeń, tak wspomniałem, Morawiecki był podsłuchiwany, zresztą nie tylko Morawiecki, ale cała rzesza pisowców była podsłuchiwana przez Kamińskiego i Wąsika. I jeśli to było, to nie za zgodą sądu, a za zgodą Kaczyńskiego. Oczywiście ci kryminaliści, Kamiński i Wąsik, tradycyjnie zaprzeczali, a podejrzewam, że szukali haków na Morawieckiego, bo nie wie, co tak naprawdę ma na nich. Tam, jak wiecie, każdy na każdego coś ma. Faktem jest, że po publikacji tej informacji było tajne spotkanie na Nowogradzkiej, gdzie doszło podobno do karczemnej awantury, że się wydało i co z tym zrobić. No, ale
To jest jeszcze nic. Tak kończąc szybko ten temat Pegasusa, z maili Dworczyka wynika, że w 2020 roku wygrał wybory prezydenckie Trzaskowski, a nie Duda. No powiem wam, że robi się coraz ciekawiej, jeżeli sprawdzą się podejrzenia, że użyto Pegasusa, aby pomóc Dudzie wygrać wybory prezydenckie w 2020 roku. No to czeka nas, tak delikatnie rzecz biorąc, międzynarodowy skandal, a Dudę długie lata za kratami. Mało tego, telefon Lichocki od 3 lat był śledzony Pegasusem. Są podobno nagrania erotyczne posłanki, zapisy rozmów, kto komu, za ile i ustawki głosowań. Wszyscy z Krajowej Rady Mediów byli podsłuchiwani. No, czekam z niecierpliwością, powiem wam, na te publikacje tej poufnej rozmowy. Chociaż powiem wam szczerze, iż fakt, że Pegasus inwigilował Lichocką podczas scen erotycznych, przerósł moją wyobraźnię i tak naprawdę, no, ja osobiście chyba bym nie chciał wiedzieć, co tam było. I na koniec, tak, nie wiem, czy to widzieliście w przekazach, w mediach, w przerwie kamery, tutaj podczas tego całej tej rady gabinetowej, w przerwie kamery zdążyły pokazać, jak Mastalerek, usłużny tołdunio Dudy, przybiegł z termosikiem i wlał Dudzie kawusi. W tym samym czasie doniesiono Tuskowi wodę, którą wlał do szklanki Kosiniaka. Powiem wam, że ciekawie obserwuje się przepaść między prezydentem a premierem. I tutaj chyba ten temat wyczerpany, chociaż jeszcze może zadam tutaj na zakończenie być może do was pytanie. Może będziecie w stanie na to odpowiedzieć. Powiedzcie mi, moi drodzy, czy sądzicie, że prezydent, rezydent Polski Duda jest tak ograniczony umysłowo, że potrzebował rady gabinetowej, żeby dowiedzieć się o nielegalnych podsłuchach Pegasusem? Są wyroki sądów, jest raport NIK. O przekrętach Kaczyńskiego, Morawieckiego, Obajtka w sprawie elektrowni atomowych wbrew przerażającym raportom ABW i CBA. O przekrętach i niegospodarności w CPK, liczne alarmujące raporty mediów. No powiem wam, że to nie wróży nic dobrego Polsce, jeśli prezydent Polski nie wie, co się dzieje w Polsce. A jeśli chodzi o ten centralny port komunikacyjny, który teraz pisowcy tak mocno rzekomo promują, że Tusk nie chce, bo Niemcy chcą i tak dalej. Znacie te teksty, to nawet mi się już nie chce tego powtarzać. Ten cały CPK to było nic innego jak maszynka do dojenia kasy pisowskim notablom. Zresztą raport, który przedstawił Tusk Dudzie, jest powalający i myślę, że tutaj nie muszę ja zbyt wiele mówić. Posłuchajcie tego raportu, tych zestawień. Są po prostu przerażające. Na centralny port komunikacyjny wydano do tej pory 2 miliardy 700 milionów złotych. W spółce zatrudnionych jest 750 osób. Tylko na ich pensje wydano 286 milionów złotych. Doradztwo zewnętrzne 10 milionów złotych. Wynagrodzenie dla zarządu 11 milionów złotych. Na promocję, lobbying, propagandę wokół CPK wydano 27 milionów złotych. To zresztą nieźle tłumaczy, dlaczego tak dużo przestrzeni publicznej zajmuje debata w sprawie CPK. Utrzymanie biura i
usług informatycznych 112 milionów. Na program kolejowy wydano 500 milionów, ale nie zbudowano nawet jednego kilometra toru. Nie ma nawet pozwoleń na budowę. Z wyjątkiem tunelu pod Łodzią, ale tam nie zaczęto nawet tego tunelu drążyć. Na program lotniskowy wydano 708 milionów złotych. Ale projekt terminala lotniskowego wraz ze stacją nie jest jeszcze gotowy. Nie ma nawet wydanego pozwolenia na budowę ani decyzji lokalizacyjnej. Nie będę pana prezydenta zanudzał kolejnymi szczegółami. Każdy następny jest równie niepokojący czy gorszący jak te, które wymieniłem. Pamiętajmy, że mówimy o inwestycji, która jest zaplanowana na minimum 155 miliardów złotych. No ale takich kwiatków jest o wiele więcej. Być może umknęło waszej uwadze, że Jastrzębska Spółka Węglowa zbudowała kopalnię w Bzie, w której nie ma węgla. Koszt między 2 a 3 miliardy złotych. Kopalnia jest oczywiście już likwidowana. 3 lata temu otwierał ją sam Morawiecki. Takie robili wałki. Po prostu wybudowali kopalnię, gdzie nie ma węgla. 3 miliardy poszło w pizdu. I teraz to rozbierają. Nieźle się bawią, prawda? Kolejna sprawa. Tutaj też można zadać pytanie, czego boi się Kaczyński, Błaszczak, Morawiecki. Kaczyński z Błaszczakiem wzywają ministra obrony narodowej Kosiniaka-Kamysza, żeby nie kontrolował, powtarzam, żeby nie kontrolował dokumentów dotyczących gigantycznych zakupów Błaszczaka. Zobaczcie, czego się boją Kaczyński, Błaszczak. Przecież te ceny są publiczne. Na przykład, przykład wam dam tutaj zakupu F-35. I tak, Polska zakupiła F-35 za 577 milionów za sztukę bez uzbrojenia. Dla przykładu Włochy kupiły za 323 miliony z uzbrojeniem, Belgia za 437 z uzbrojeniem. Także tutaj nasuwa się pytanie o przekręt, czy zwykłą po prostu niegospodarność. Powiem wam tak. Tak jak powiedziałem, no Kaczyński, Błaszczak apelują do ministra obrony Kosiniaka-Kamysza, żeby nie przeprowadzał audytu gigantycznych zakupów Błaszczaka. Jak Błaszczak to powiedział, nie ma czasu na takie działania związane z przeglądaniem dokumentów. Zakupy Błaszczaka są rozłożone na 5 do 10 lat. Kilka tygodni przeglądania dokumentów wywołuje u nich paniczny strach. Powiem wam, że no niezłe gówno musi być w tych dokumentach, gigantyczna korupcja lub po prostu niegospodarność. Dlatego tak się boją, tak apelują. No i jeszcze na koniec spraw wojskowych. Znacie też narrację pisowców o odbudowie polskiej armii, o umocnieniu polskiej armii. To jest kolejne oszustwo. Tak naprawdę za rządów PiS polska armia jest w rozsypce. I tutaj uważajcie, bo dane powalają po prostu na kolana. Mówię tu o odejściu z wojska. W 2022 roku mundur zrzuciło 15 900 żołnierzy. A już w roku 2023 ponad 18 700 żołnierzy. Przez 11 miesięcy z wojska odeszło prawie 34 tysiące żołnierzy. Polska pod rządami PiS straciła bez wojny połowę tego, co Ukraina podczas wojny. Błaszczak te dane przed wyborami kazał utajnić.
Problem, że kłamał także Duda, zwierzchnik sił zbrojnych, ale no to już są pisowskie standardy. Gdzie jest brat? 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 Będziesz siedział w tym kurduchu! Usuńcie się! Chyba gówniarzu z czwartym mówi, co? Idziemy do przejścia, panie premierze. Zasrany gnoją. Panie premierze, idziemy do przejścia. Wszyscy, przynajmniej większość, pamięta z nas to już kolejny temat. Brutalne zatrzymanie i pobicie zwolenników Nawalnego w Moskwie. Ale też pamiętamy brutalne pobicie, aresztowania, poniżanie polskich kobiet przez pisowskie ZOMO Kaczyńskiego, Morawieckiego. Tak naprawdę nie ma no zbyt wielkiej różnicy. W zeszłym tygodniu Kaczyński chwali się, że nie mordował Polaków jak Putin Nawalnego. I tutaj Tusk miał rację, no łaskawca, prawdziwy łaskawca, raczył nas nie pozabijać. A może po prostu nie zdążył, bo przegrał wybory. Szczęśliwie Polacy pogonili 15 października tego naszego polskiego Putina z Nowogradzkiej. Tabletkę dzień po, nie, bo nie daj Boże, brzuch zabolia, może mdłości będą, ale lać kobiety pałami, psikać gazem, to już tak, to już wtedy bardzo fajnie jest z kobietami postępować. Tu objawy uboczne, mdłości, ale pała, policjant, gaz, to jak najbardziej, pistolówni, tak, to wtedy jest okej. Okay. Ale pozwolić kobiecie, dziewczynie przyjąć, przestańcie ryczeć, pozwolić kobiecie korzystać z jej praw, to już nie. Kolejna sprawa znowu odżyła, bo się zbliżają wybory samorządowe, chodzi o reparacje. PiS słowami, publicznymi słowami Fotygi zrzekł się reparacji od Niemiec w 2006 roku. No ale oczywiście no wszyscy są winni, wszyscy zdrajcy. Tylko nie PiS. Jak wiecie, Tusk poleciał do Niemiec, też do innych krajów, ale przy okazji tego wylotu do Berlina, no, można powiedzieć, że posypała się 8-letnia narracja PiS w wiadomościach TV PiS, czy teraz w tej kolejnej szczujni Kaczyńskiego TV Republika i wyznawców Kaczyńskiego. Bo pokażę wam krótki materiał z przywitania Tuska na lotnisku w Niemczech i no nie wiem jak wy, ale według mnie tak nie wita się marionetki Merkelowej, czy jakiejkolwiek marionetki. Takie powitania są dla bardzo ważnych partnerów politycznych, nie marionetek. Być może ja czegoś tam w dyplomacji międzynarodowej nie rozumiem, ale no tak to odbieram, że marionetki się stoją pod windami i czekają, aż podjedzie dana osoba, żeby podać mu rękę. Wiecie, o kim mówię. A to, co za chwilę zobaczycie, no nie wydaje mi się, że to jest przywitanie marionetki. Zresztą zobaczcie i ocencie sami.
Tą maniaczkę religijną pisowską znacie, Barbara Nowak, była kurator. Podejrzana w śledztwie o wyłudzenie dotacji, uwaga, 16,5 miliona złotych na fikcyjne przedszkola. Zarzuty już usłyszała wiceprezydent Krakowa Katarzyna Eś. Wyłudzono 16,5 miliona na fikcyjne listy dzieci zapisanych do różnych przedszkoli za łapówki. No i to oczywiście wszystko z Bogiem na ustach i z różańcem w ręku. Kolejny pisowski kryształ. No i skoro już jesteśmy przy wierze, Bogu, dobroczynności, o tym też pewnie słyszeliście, rolnicy zablokowali, o zgrozo, zakonnice. Rolnicy sprawdzili ciężarówki z pomocą humanitarną i zamiast pomocy kościelna oszustka w habicie wiozła z Niemiec kable i części do aut. No powiem wam tak, no co tu dużo mówić. Chcecie robić przekręty, zostańcie albo zakonnicą, albo księdzem i z Bogiem na ustach. Alleluja i do przodu, a głupi uwierzą. Wczoraj was nie puszczali, wiedział, chodźcie prorwać. To jest pomoc humanitarna! Z tyłu koce, kurwa! Wyjazd na tył! Gdzie jest ta zakonnica? Gdzie jest ta zakonnica? To jest, siostro, pomoc? Pomoc humanitarna, ludzie! Co to, kurwa, jest? Co to, kurwa, jest? Ludzie! Dawać drugiego, otwieramy! Kościół takie rzeczy robi! Wypierdala z tymi tirami! No a skoro jesteśmy już przy rolnikach, w zeszłym tygodniu też Kołodziejczak ujawnił listy powiązane z PiS, które importowały zboże Ukrainy nawet po 51 zł za tonę. Ale ten trujący chłam, 51 zł za tonę, to my jedliśmy. Do czołowych importerów należał Cedrob, związany z Morawieckim i oczywiście finansujący PiS. Lista jest o wiele dłuższa niż tu widzicie, ale jak widać, PiS truł Polaków w imię zysku, bo inaczej tego skurwysyństwa nazwać nie można. Teraz oni udają, że są wielce za rolnikami, wielcy obrońcy rolników. No powiem wam, podłość i skurwysyństwo to do nich jest bardzo delikatne określenie. No jak wiecie, zbliżają się wybory, a PiS-owi się urwało źródełko ze spółek Skarbu Państwa, gdzie musiały płacić haracz Kaczyńskiemu. Kaczyński ogłosił, że przyszli kandydaci na przykład do Parlamentu Europejskiego mają sobie sami opłacać kampanię, bo PiS jest w opozycji i nie ma pieniędzy na ich wspieranie. Czyli nie PiS nie ma pieniędzy, no PiS nie ma pieniędzy, ale podatnicy ich wspierali. Kierownictwo partii w zgryźliwym takim tonie zasugerowało, że większość stać na kampanię, bo europosłowie dorobili się w euro. No nie ma pieniędzy ze spółek państwowych, to też partia oczywiście nie da, no bo łatwo się szasta pieniędzmi podatników, prawda? I mało tego, Kaczyński prosi swoich wyborców o pieniążki. Niedużo, bo takie składki po 10-20 zł, na przykład na marsz pierdyliona, bo ich po prostu nie stać z tego względu, że jak powiedział Kaczyński, tutaj cytuję, z tego względu, że proszę państwa o coś takiego, to jest bardzo duży koszt. Nasza partia dostaje tylko to, co jest od państwa.
No kurwa, powiem wam, szczyt bezczelności. Przez 8 lat okradali Polaków, nakradli miliony, jak nie miliardy. Teraz 2 miesiące oderwani od koryta, żebrają o pieniądze. No jak nisko trzeba upaść. Co do wyborów samorządowych, moi kochani, powiem wam tak. Planuję zrobić osobny filmik, bo to jest dość ciekawe zagadnienie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. PiSowcy nagle w wyborach samorządowych nie przyznają się do swojej partii. Wszyscy są bez kandydaci na prezydentów, są bez loga PiS. No, co się im stało? Czyżby się wstydzili własnej partii, własnych korzeni? Ale tu nie chcę zapeszać, o tym postaram się zrobić osobny materiał, bo myślę, że warto. Być może ta informacja będzie lekko zaskakująca, bo obiecałem panu po naszym ostatnim spotkaniu, kiedy między innymi pojawiła się kwestia Pegasusa. To ma też pośredni wpływ na nasze działania dotyczące inwestycji, dlatego z tego zaczynam, ale byłem winny panu informację. Słusznie pan zauważył, że za dużo jest wokół tego wrzawy i wcale nie ma pan pewności, czy w ogóle tego typu narzędzia służyły do legalnych i nielegalnych działań naszych poprzedników. Ja mam w tej chwili ujawniony dokument, ale to jest tylko próbka tych dokumentów, które są do pańskiej dyspozycji, panie prezydencie. Zobowiązałem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego do przekazania, jeśli będzie pan zainteresowany, kompletem dokumentów, które niestety, mówię bez satysfakcji, potwierdzają w 100% zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa. I to, a lista ofiar tych praktyk jest niestety bardzo, bardzo długa. Ten dokument, który mam tutaj w ręku, potwierdza niestety to, czego się najbardziej obawialiśmy, że z inicjatywy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwrócono się o sfinansowanie zakupu Pegasusa do Funduszu Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez pana ministra Ziobro. Jestem tym akurat bardzo przygnębiony, muszę powiedzieć, bo wszyscy wiemy, do czego ten fundusz miał służyć. Także przynajmniej tę kwestię uznaję za rozstrzygniętą, czy był, czy kto go kupił i do czego używał. Ale oczywiście komplet dokumentów będzie do pańskiej dyspozycji. No i tak na zakończenie, bo o rolnikach zrobiłem materiał, ale powiem jeszcze wam tak, bo to się ciągnie i tutaj widzę, że PiSowcy wykorzystujący protest rolników do ataku na nowy rząd, to jest już no, szczyt skurwysyństwa i bezczelności. Powiem wam tak, 8 lat dymali rolników, zniszczyli hodowlę trzody chlewnej, sadownictwo. Mieli w dupie apele PSL o kontrolę na granicy. Premier Morawiecki kazał trzymać zboże, gdy trzeba było je sprzedawać. Listy firm sprowadzających nielegalne zboże z Ukrainy też mimo obietnic nie zostało ujawnione, bo byli tam pisowscy kolesie, dopiero teraz to zostało ujawnione. A w Unii Europejskiej to klasycznie Morawiecki podpisywał wszystko, co związane było z Zielonym Ładem. Pisowski komisarz Wojciechowski, który miał bronić polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej, siedział cicho i ciągnął te hajs, euro od tego zgniłego Zachodu. W dupie mieli i mają polskich rolników tak naprawdę. Sam Androwski wyjawił, że Kaczyński nazwał rolników głupimi i pazernymi i stwierdził, że da się im trochę kasy, to się zamkną. Obiecali rolnikom cuda na kiju i gówno tak naprawdę zrobili, a teraz zrzucają wszystko na obecny rząd, który realnie jest u władzy 2 miesiące. I powiem wam tak, jeśli polscy rolnicy dadzą się nabrać na ten spin PiSu, to udowodnią tylko tyle, że Kaczyński jednak miał naprawdę rację. I tyle w tym temacie, moi kochani.
nie wiem, jak zawsze piszcie, co o tym myślicie, jak wy to widzicie, jak wam się podoba takie podsumowanie tygodnia, taki miszmasz polityczny. I będziemy myśleć, co, jak to rozwiązać dalej, jak działać. Jak wam mówiłem, w międzyczasie, jeśli będę miał tylko czas w tygodniu, będę wrzucał filmiki na jeden temat, a w niedzielę postaram się właśnie takie podsumowania tygodnia wrzucać. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. Dajcie znać, a ja już wam oczywiście dziękuję i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. For that threat, I think this is really the problem. Maybe. Dobra, Andrew, maybe już wystarczy. Podziękujesz jeszcze widzom za lajki, komentarze i obserwacje? Yes. A jak? Very, very, very.